przy telefonie pan Krzysztof Szczawiński, matematyk, analityk i twórca modelu budowania odporności zbiorowej. Dzień dobry. Dzień dobry. To najpierw proste pytanie, co to jest model budowania odporności zbiorowej? Model to jest pewien zestaw założeń odnośnie rzeczywistości i narzędzie, które pozwala przeliczać różne scenariusze, kreować przewidywania. Narzędzie, które pozwala niejako całościowo zrozumieć, jak działa proces. Na podstawie zrozumienia mechanizmu dla pojedynczych przypadków, model pozwala zrozumieć, jak to działa później na skalę całego społeczeństwa, jak to się w liczbach i w tym całym procesie przechodzenia przez falę epidemii i jak to się odbywa. To pan opowiedział trochę od wewnątrz ten model, a jak on wygląda na zewnątrz dla zwykłego zjadacza chleba? Co te, nazwijmy to, algorytmy nam mówią wprost na temat pandemii w Polsce? Tak, powiedziałem głównie, czym jest model. Teraz stworzyłem model, który jak najadekwatniej rzeczywistość epidemii tego wirusa. Wychodzi pewna liczba wyników na podstawie przeliczania wielu scenariuszy i robienia różnych założeń na temat, nawet nie tyle założeń, co na podstawie różnego rozróżniania grup w społeczeństwie, doszedłem do tego, że najadekwatniejsze dla tej sytuacji jest rozróżnienie następujących trzech grup. Z jednej strony młodych i aktywnych, którzy najprawdopodobniej również też najbardziej roznoszą wirusa, z jednej strony. Z drugiej strony starszych i wrażliwych, którzy są najbardziej narażeni na hospitalizację i też niestety zgony w pewnej proporcji. I później reszta społeczeństwa. I przeliczając różne scenariusze przy takim rozróżnieniu, pozwala to wytworzyć pewne całościowe zrozumienie, jak działa ten mechanizm, jak działają procesy. Ja tutaj rozmawiamy po to, że chciałbym się podzielić tym zrozumieniem, jak to działa. I w takim totalnym skrócie główne konkluzje, które z tego wynikają, są następujące, że i tak musi się zarazić i uodpornić pewna proporcja społeczeństwa. Po prostu nie da się tego zatrzymać bez tego. Nie umiemy. Społeczeństwa zachodnie nie są w stanie, i to doświadczenie ostatnich wielu miesięcy to pokazało, ale to było już jasne w marcu, nie są w stanie tego epidemii zdusić. Skoro tak jest, to można to zrobić lepiej lub gorzej. Może to być większa lub mniejsza proporcja. I teraz jeśli skoncentrujemy te zarażenia i uodpornienia na tych, którzy roznoszą je najbardziej, to wtedy mniejsza proporcja społeczeństwa wystarczy, żeby móc z tym skończyć. Uodpornienie mniejszej proporcji społeczeństwa wystarczy. A gdy to zrobimy, tak jak niestety teraz to robimy, bardziej równomiernie, to niestety większa proporcja społeczeństwa będzie musiała być zarażona i się uodpornić, zanim uda nam się to zdusić. I to jest ta tak zwana odporność populacyjna. I teraz najlepszym rozwiązaniem by było, żeby ci młodzi, aktywni, dla których to jest najmniejszym zagrożeniem i którzy prawdopodobnie roznoszą najwięcej, żeby oni jak najszybciej i w jak największej proporcji się zarazili i uodpornili. I dzięki temu mniej to dotknie starszych i wrażliwych. Jest od razu jedna i pierwsza wątpliwość, na ile taki młody zarażony po pierwsze będzie odporny i na jak długo będzie odporny, bo tutaj są te dwa pytania chyba kluczowe, niezależnie od tego, jaką się strategię przyjmie, bo nawet jeśli się przyjmie strategię lockdownu, to i tak pewnie wirus w końcu jakąś część istotną populacji zakazi, a są dane, które pokazują, że ludzki organizm po zakażeniu tym koronawirusem nie buduje odporności na lata, tylko na miesiące, jeżeli już.
Tak, no oczywiście nie mamy danych, czy ta odporność jest na lata, ale na szczęście wiemy już, że na pewno dla ogromnej większości jest co najmniej na kilka miesięcy. Czyli nawet jeśli ta odporność się wykrusza u indywidualnych jednostek, to nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, jeśli chodzi o odporność zbiorową. Bo załóżmy, że byśmy już doszli do pułapu odporności zbiorowej, to wtedy, skoro już wiemy, że odporność indywidualna trwa chociaż parę miesięcy w ogromnej większości, to później ona się będzie u tych osób, które składają się na tą odporność zbiorową, wykruszać stopniowo, bo przecież nie u wszystkich w tym samym czasie. Więc to się będzie działo wedle jakiejś dystrybucji rozłożonej w czasie, gdzie ta odporność też nie jest binarna, więc ona się będzie po prostu osłabiać u jednych, ale w różnych terminach to się będzie działo. I przez to nie damy rady, nie zdążymy zejść daleko poniżej tego pułapu odporności zbiorowej, bo w każdej chwili będzie się ona uzupełniała poprzez dodatkowe zakażenia, które będą się i tak odbywały, no bo z tym wirusem już pozostaniemy. Tylko, że nie będzie to przybierało rozmiarów epidemicznych, no tylko będzie to właśnie stopniowe uzupełnianie. Czyli jak już raz dojdziemy do tego poziomu odporności zbiorowej, to już w jego okolicach pozostaniemy. Z drugiej strony, jeżeli dobrze rozumiem pana, czy koncepcję pana modelu, to powinniśmy w tej chwili otworzyć dyskoteki, bary i kluby i wpuszczać tam osoby do 30 tylko i wyłącznie i czekać, aż się wszystkie w końcu zakażą. Znaczy ja nie chcę tego ubierać w takie zalecenia implementacyjne, ale tak, powtórzę, im szybciej i w większej proporcji się zarażą, uodpornią młodzi i zdrowi, tym mniej dotknie to starszych i wrażliwych, czyli mniej zgonów, mniej hospitalizacji, mniej obłożenia służby zdrowia. No po prostu wszystko to, czego chcemy, a dodatkowo pozwala to nie zabijać gospodarki. I jak mówię młodzi i zdrowi, to jest poniżej 40, albo wręcz dla ludzi, którzy nie mają tych chorób współistniejących, poniżej 50 lat. Naprawdę te wszelkie rzetelne statystyki pokazują, że dla takich ludzi ryzyko jest na poziomie błędu w raportowaniu chorób współistniejących, czyli to jest rząd wielkości 1 na 100 tysięcy. Przy telefonie Krzysztof Szczawiński, matematyk, analityk i twórca modelu budowania odporności zbiorowej. Termin bardzo blisko kojarzy się z budowaniem odporności stadnej, czyli tym terminem, który kiedyś chciał realizować Boris Johnson w Wielkiej Brytanii, wycofał się z tej koncepcji i trochę podobnie brzmi do tej koncepcji przyjętej przez rząd Królestwa Szwecji, który chyba w ostatnich dniach też się z tego pomysłu wycofał. Jakie pan ma refleksje z badania tego przypadku szwedzkiego, o ile w ogóle się pan interesował tym, jak Szwedzi walczyli z pandemią? Tak, no oczywiście, że się interesowałem, bo dla zbudowania modelu to zbierałem dane ze wszystkich krajów i z całego świata, i żeby sprawdzić, czy mechanizm, który w modelu jest zawarty, rzeczywiście opisuje rzeczywistość, to sprawdzałem go na wszystkich możliwych przykładach. I teraz Szwecja niestety nie zastosowała dokładnie zaleceń, które wynikają z tego modelu. Oni zrobili przede wszystkim jeden błąd, a mianowicie, że nie ochronili domów pomocy społecznej, nie ochronili osób starszych i wrażliwych w sposób wystarczający. No, po prostu nie było skoncentrowania na tym, a też stąd śmiertelność wyższa niż taka, którą na której mogłoby się zakończyć, gdyby to stosować dokładniej, ale też nie do końca oni to robili wedle precyzyjnego modelu, bo nawet wobec młodych i zdrowych w żadnym momencie nie zastosowali przyspieszenia,
uodparniania, a wręcz robili właśnie takie nieśmiałe kroki, żeby to spowalniać, czyli tam jakieś zgromadzeń zakazywali i tak dalej. No takie no jakby nieśmiałe kroki, no bez chyba jakiegoś głębiej przemyślanego modelu z tyłu. Efektem tego jest, że no jednak trochę im się to rozciągnęło w czasie, to jedno, no a dwa, że nie dopilnowali tych domów, bo tutaj czas ma znaczenie. Myślę, że jeśli przyspieszymy to budowanie odporności, to przez krótszy czas jesteśmy w stanie lepiej izolować i chronić starszych i wrażliwych niż przez dłuższy. Widzimy to w Polsce. No jak był lockdown, to rzeczywiście te kontakty międzyludzkie zostały zredukowane o jakieś 60% i rzeczywiście przez tamten okres kompletnie zmarnowany, bez sensu, ludzie ogromnym wysiłkiem no i plus zniszczeniem gospodarki, no nie osiągnęliśmy no, prawie nic, bo podczas tego czasu nie budowaliśmy odporności. I teraz przez krótki czas widzieliśmy, że ludzie byli w stanie się bardzo zdyscyplinować, starsi się izolowali i tak dalej. I to powinien być ten czas, podczas którego budujemy tą odporność i wystarczyłoby na to te 2 miesiące, gdyby właśnie wśród młodych i zdrowych pozwolić na to, żeby to się no, szybko ta fala przetoczyła, wręcz to przyspieszając, a w każdym razie nie hamując. No a żeśmy tego nie zrobili, no to niestety wydarzyło się to, co oczywiście przewidywałem w kwietniu, czyli że właśnie po rozluźnieniu restrykcji przyszła ta fala, kiedy już również starsi i wrażliwi nie izolowali się tak dobrze jak wcześniej i wszyscy no po prostu zaczęli normalnie żyć, no bo ile można pozostawać zamkniętym. No i teraz mamy to, co mamy, czyli że po rozluźnieniu restrykcji fala nastąpiła i dotyka dosyć równomiernie niestety, nie tylko właśnie młodych i zdrowych, na których można to było skoncentrować, tylko także starszych i wrażliwych, stąd i liczba zgonów i tak dalej. To może na sekundę opuśćmy Europę, bo akurat w Europie chyba trudno szukać się kraju, który by sobie modelowo poradził z pandemią, bo i Szwecja, która jak rozumiem była najbliżej pańskiego modelu, odnotowała istotną liczbę zgonów i tutaj nie udało się przejść tej pandemii bez boleśnie, a i także gospodarkę ucierpiała, ale na przykład takie państwa jak Tajwan, jak Korea Południowa pokazały, że są w stanie sobie z koronawirusem poradzić. Czy pan analizował tamte dalekowschodnie przypadki i jaki był sekret sukcesu tamtych państw? Tak, analizowałem, owszem. No, rzeczywiście, no, tam są różnice, tak? No, społeczeństwa zachodnie nie są w stanie wprowadzić takiego rygoru, który udało się wprowadzić w Azji, no plus rzeczywiście te narzędzia do śledzenia tych przypadków, no i poziom zdyscyplinowania i tak dalej. No plus Tajwan jest wyspą, czyli rzeczywiście te kontakty zewnętrzne mogli bardziej no, zredukować i się odizolować jako państwo, ale to nadal nie są rozwiązania, które pozwalają wyjść z tej epidemii. To, co oni zastosowali, pozwala ją hamować i rzeczywiście dosyć mocno wyhamować, tak że ona jest, no te liczby zachorowań są bardzo niskie, no tylko, że gdyby tylko rozluźnić te środki zastosowane i wystarczy, że pojawi się jeden przypadek, no to ona z powrotem wystartuje, więc nijak nie jest to rozwiązanie, które no całościowo sprawę rozwiązuje. I do tego właśnie służy model, żeby wypracować zrozumienie tego, jak można dojść do końca całej tej sytuacji. Rzeczywiście Korea czy Tajwan są w stanie no póki co utrzymywać te liczby zarażeń na niższym poziomie niż społeczeństwa zachodnie. Nijak to jednak nie kończy sprawy. To jeszcze na koniec przejdźmy do tego elementu
utylitarnego wykorzystania pana modelu, jak on powinien się przełożyć na działania rządu, na zapisy prawne? Czy w tym aspekcie pan jakieś propozycje wystosował, że ten model ma także taki czysto użytkowy wymiar, nie tylko teoretyczny, aby na jego podstawie kolejne i konkretne partie polityki antykowidowej tworzyć? Tak, no więc ja w kwietniu opisałem coś, co nazwałem Narodowym Programem Budowania Odporności. To lepiej było zastosować wtedy. Teraz, jak już ta fala bardzo ruszyła, to trudniej. Ale ja przede wszystkim apeluję o zrozumienie logiki, wedle której to działa. A jak już ją zrozumiemy, to później implementacje na jej podstawie to są przede wszystkim zalecenia zróżnicowane w stosunku do różnych grup, a nie wszyscy traktowani tak samo. To jest podstawowa rzecz. Później ja wierzę w to, że implementacja musi się zadziewać lokalnie, czyli że partykularne sytuacje są bardzo różne i jednym centralnym podejściem nie jesteśmy w stanie wszystkiego rozwiązać, więc to, co centralnie możemy robić, to przekazywać logikę, wedle której to działa, żeby ludzie zrozumieli, jak działa ten mechanizm i już na tej podstawie pozwolić ludziom lokalnie jak najlepiej dostosować swoje decyzje do tego, jaka jest logika, jaki jest mechanizm rozprzestrzeniania się tego. Nie wiem, czy to była do końca odpowiedź na moje pytanie, co teraz robić, kiedy mamy te pod 10 tysięcy nowych potwierdzonych zakażeń dziennie, pewnie faktycznie ich jest znacznie, znacznie więcej, bo cały czas w Polsce wykonuje się bardzo, czy stosunkowo bardzo mało testów, bo to około 40 tysięcy na dobę. W tej chwili jest jeszcze sens budować odporność zbiorową, czy już trzeba iść tą drogą lockdown? Czy takich małych lockdownów i spowalniania wirusa w społeczeństwie? Okej, my ją budujemy. I to jest nieuchronne. Będziemy musieli zbudować tą odporność zbiorową i to się właśnie dzieje poprzez przechodzenie fali zarażeń. Teraz, podczas kiedy jest ta fala, najważniejsze jest, żeby chronić starszych i wrażliwych, żeby oni się jak najlepiej izolowali, a nie hamować tego wśród młodych i zdrowych, z jednym wyjątkiem, a mianowicie przy szczycie takim całkowitym, czyli w momencie, kiedy będziemy dochodzić już właśnie do odporności stadnej, odporności tej zbiorowej, to rzeczywiście wtedy przyhamowanie dla wszystkich ma sens, ale właśnie dopiero na parę dni przed osiągnięciem tego pułapu w odporności zbiorowej, a nie tak jak to robiliśmy w kwietniu i maju. Teraz, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy w tym procesie, na jakim etapie, to powinniśmy teraz robić częste okresowe badania na przeciwciała, żeby mieć świadomość, jakiego procenta społeczeństwa to już dotknęło i na jakim etapie całej fali jesteśmy w tym momencie. A takich badań w Polsce się nie robi. Na takie badanie można się zapisać, ale tylko prywatnie za opłatą, rzecz jasna. Szkoda niestety, kiedy profesor Horban, który został właśnie mianowany tutaj jako oficjalny doradca, już w kwietniu mówił, że testy na przeciwciała są przydatne. Skoro on był tym konsultantem już wcześniej, to dziwne, że tego nie zrobiliśmy, bo to jest to, co możemy najprzydatniejszego zrobić. Powiedział Krzysztof Szczawiński, matematyk, analityk i twórca modelu budowania odporności zbiorowej w czasach pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.